Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. I jak widzicie, ostatnio się u nas pozmieniało, ponieważ dołączyła do nas nasza droga Roxana, tak? Kto ma na mnie, kurde, blaszka? Rosalia, przepraszam. Rosalia, tak? Dziewczyna Adriana. Udało nam się w końcu Adrianowi znaleźć dziewczynę. I z tej ekscytacji aż ją wprowadziłam do domu, żeby już nam nigdzie nie zwiała. Tak, szaleństwo, wiem. W każdym razie będzie ciekawie. Dzisiaj zaczynamy też nowe prace i wszystko, więc będzie się działo. Widzę, że Marta wstała nie w sosie, bo jest brudna, no tak. Ja ci tu zrobię po swojemu. Ja chcę, żebyś najpierw skorzystała, potem wzięła sobie prysznic i potem coś zjadła. Bardzo cię proszę. I nie mamy już resztek. Lenka, wstaniesz? Co się stanie, jak Lenka umrze? I kto będzie gotował w tym domu? O, Adrian, czekaj. Zostaw śmieci. Podaj śniadanie. Sałatkę owocową. Ogólnie zostało mi troszkę czasu, bo chyba ostatnio skończyliśmy wieczorem. O nie, lodówka się zepsuła. O nie, głupie wydarzenia. Muszę, kurde, wejść i pousuwać te głupie wydarzenia i ewentualnie potworzyć jakieś własne, bo naprawdę. No nie, i wszystko się naraz popsuło, nie? Na bank to jest przez to wydarzenie, żeby po prostu ich denerwować, wiecie. Simon psują się sprzęty w domu i ich to wkurza, teoretycznie. Takie mam do tego zdanie. Za 4 godziny zaczynasz pracę. Ona ma wszystko zrobione w sumie. No dobra, niech uwietrzę podłogę. Czemu by nie? W sumie stać nas już na pokojówkę. Aha, no! Tak swoją drogą, moi drodzy, zaszły w domu zmiany, bo zapomniałam wam o tym powiedzieć. A chyba zauważyliście, że troszkę jest inaczej. Nasz domek teraz się tak oto prezentuje. O! Proszę bardzo, pełen wypas. Troszkę się napracowałam ostatnio. Oczywiście jeszcze nie jest ukończony i tak dalej, bo wciąż nam brakuje, nie chciałam wszystkiego wydawać. Tym bardziej, że pewnie niedługo pojawi się kolejne dziecko i tak dalej. Tak się prezentuje piętro. Tutaj jest pokój Adriana i Rosalii. Taki uroczy komputer, żeby mogła pracować. Tutaj dalej jest pusto, no jest ta łazienka, co była. Tutaj postawiłam sprzęt grający. W tym pustym kącie, fortepian Lenki, oczywiście skrzypce, kanapa, wszystko jest pięknie. No i też się zmienił właśnie pokój Marty. Tak, ona ma taką klitkę dalej, jaką miała, no ale co jej tam więcej potrzeba tak naprawdę, dużo szczęścia jak na razie. Myślę, że nic. Czy ty... Aha, ona sama to naprawić postanowiła, okej. Okay. No to mamy tutaj niezłego technika, szczerze wam powiem, i automatycznie odzyskuje części. Dzięki MC Commander Center. Jesteś spoko. Tyle powiem. O, lany. Lenka wygoniła wszystkich z łazienki, bo chciała siku, nie? Czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Idziesz na 14 i musisz wbić sobie pianino. Okej, okay, więc weź sobie jeszcze prysznic. Do tego wszystkiego, no, przestańcie się bić o tą łazienkę. Zostaw to. Idź, niech matka się wykąpie. O rany, dajcie na chwilę pauzę, bo nie ogarniam. Ty musisz iść do szkoły. Czemu nie poszłaś do szkoły? Ach, może dlatego, że jest cholera jasna sobota. To ja, kurde, blaszka, myślałam, że Adrian zostanie fotografem. Kupiłam mu aparat. A to na szkicowniku, no dobra. To aparat w takim razie przejdzie na jakieś tam pokolenie. Co ty miałeś zrobić? Przyjrzyj się obrazom pomocniczym. Aha, to na komputerze. To dobrze, że tu siedzisz. Kariera? Nie. O, jest wolny strzelec. A, jestem ślepa. Przyjrzyj się obrazom pomocniczym. Zostaw te skrzypce! A co? A ty, kochana, pracuj ciężko. W ogóle, ty dalej biegasz? Dalej biegasz. Pokaż mi, kochana, te swoje emocje. Patrz, jak ładnie ci rośnie. I wiesz, gdzie mogłabyś jeszcze pójść na wolontariat na przykład. To będzie taki twój dzień dzisiaj. A potem...
te moi drodzy, gdzie ten wątar? To będzie tu. Tak, sama weźmie udział, bo jest jedynym dzieckiem. Nie wiem, gdzie może być kontrolowanie emocji, może to. Niech sobie zrobi ten marsz. I później, moi drodzy, zajmiemy się jej kumplami ze szkoły. Jakiś śnieg do jasnej, ciasnej. Bo ona poznała trzech całkiem przystojnych mężczyzn. Ja bym ich zaprosiła do domu. Szczerze wam powiem. I zaczęła pracować nad relacjami. Bo to się nam może przydać w przyszłości. Czy ty dopiero tutaj dotarłeś? Serio? Mam nadzieję, że nie będzie ci zbyt zimno. Dobrze, Lenka tutaj sobie gra. Adrian też, widzę, tworzy. No, jestem bardzo zadowolona. Bardzo ładnie wam to idzie. Jak tam, Adrian? Okej. Okay. Ale gdzie żeś rzucił tego? Ta, nie zostaw to na razie. Oni ciągle chcą sprzątać. Ja jestem pewna, że to przez to głupie wydarzenie, ale ja nie chcę, żeby oni się z kimś bili i tak dalej. Ta praca nie spełnia naszych standardów jakości. Wymaga poprawek przed ponownym wysłaniem. Okej. Okay. Tak sądziłam, że popraw odrzuconą zawartość. Proszę bardzo. No niestety, Adrian, początki są trudne, musisz się postarać. No, poszukaj drogi, a nie zaczniesz panikować. Chyba logiczne. Tak jest. Tak jest. Bardzo, bardzo ładnie. No, odpowiedzialność. Myślałam, że to wpadnie trochę na kontrolowanie emocji. Tak szczerze mówiąc. Ale okej. Okay. W sumie jest dopiero 12. Więc nie jest tak źle. Odpowiedzialność i maniery najłatwiej zbić, ale kontrolowanie emocji, empatię, to jest po prostu jakaś masakra totalna. O, dzisiaj jest w końcu ciepło i nikt nie rozpalił w kominku. Bardzo mnie to cieszy. Grzegorz tam łowi rybki, ale niestety on nie złowi nic nowego. Bo on już chyba złowił wszystko, co możliwe w tym bajorku. O, on ma w ogóle punkty do rozdania. A to jest... Kurde, jego ostatnia etap. Muszę z nim się... Ostatnia etap. Muszę z nim się wybrać gdzieś. Ale myślę, że może mu kupimy jakieś cechy. Może dam mu, żeby był oszczędny. Będą mniejsze rachunki. I może być na przykład niezwykle przyjazny. W tym swoim szaleństwie, wiecie. Alenka coś ma ciekawego? A, nie mogę jej, bo jest gdzie indziej. A, Adrian. Też ma trochę nazbieranych tych punktów. O! Już ci lepiej? Pokaż. No trochę lepiej. Empatia ci podrosła, tylko to kontrolowanie emocji. No to jeszcze sobie pobiegasz raz. A potem tutaj masz coś do ogarnięcia? Średnio w sumie. Będziesz mogła zaprosić. Adrian, już co, weź. Zamów tą pokojówkę. Bo przecież utoniemy w brudzie. Jest nas teraz już tak dużo. Co ty masz tam zrobić? Wykonać, stworzyć portret. Proszę bardzo. Nie to. Portret, proszę bardzo. Co się stało? Niejasne instrukcje? Oj. Znowu będzie pewnie problem z narysowaniem. Trudno. Erneście, jakieś zabawne rzeczy może. I może cię troszkę poznamy. Znowu on ma taką chyba lekko azjatycką urodę, czy mi się wydaje? No ale dopiero się poznajemy, wiadomo. Marta jeszcze młoda. Z ciekawości sobie sprawdzę tylko, ile on ma dni. 3 na 9 to tak jak my. Czyli jest w naszym wieku. Chyba. No nie, jest chyba młodszy o rok. No. Idealnie być nie może. Wiadomo. Gdzie on poszedł już? Gdzie on już polazł? Nie. O, awans! Brawo! Grzegorz, wracaj do domu, bo tobie siku chciało. Właśnie. Ale fajnie słuchać, dzwonki nam grają. Bo tutaj powiesiłam dzwonki na tarasie. Gdzie ten taras z tej strony? O, udało się tym razem. Tutaj powiesiłam je? Tak, tutaj wiszą i właśnie słychać. Jak wieje. Teraz oczywiście nie gracie.
Co się dzieje? Jak to? Przecież... Ja was tylko zostawiłam, żebyście oglądali telewizję. Bez jaj. No, ale... Ale wszystko spoko, tak poza tym. Tak poza tym to wszystko. Przynajmniej się zaliczyło, no co? Chyba, bo coś to mryga dopiero. Oj, piesek go nie lubi, pewnie dlatego, że się z nami bił. Dobra, jak on już tutaj zrobił te hot dogi, to niech sobie robi te hot dogi, bo oni sobie dzisiaj świetnie radzą sami i nie potrzebują mojej pomocy do niczego. Chciałam zauważyć. Ej, czy to by się poprawiła zabawa? Świetnie się poprawiła zabawa. Wow, daleko. Gdzieś ty zawędrował, chłopie? Wracaj. Weź sobie prysznic. Co tu się wydarza? No słuchaj, moja droga, ćwiry to bardzo... zamożna rodzina mogłabyś do niej w sumie wkroczyć. Czemu by nie? No, sery... Aha, bo to jest zepsuta kawa. Ale widzę, że wy sami tutaj się sobą zajmujecie. Ja nie muszę nic robić. Także spoczko, nie? Bez komentarza... Miałam zobaczyć, czy ty kogoś masz w rodzinie? Nie. No dobrze. Ale znajomych jakichś chyba masz. Niezbyt, że tak powiem. Kurde, blaszka. No dobra. No nieważne, to idź. Co ty tam znowu naprawiasz? No ja nie mogę z nimi. Czemu nie możesz się pobić z bratem? To byłoby takie naturalne. Czemu nie ma walcz, ja się pytam. W ogóle niebawem szykują nam się znowu urodziny. Tak się zastanawiam, czy może... Nie no, w kolejnym odcinku musimy zrobić ślub, więc musimy się zaręczyć z Rosalią, więc dzisiaj Adrian zrobi imprezę zaręczynową. Tylko niech on skorzysta, weźmie prysznic. Mam nadzieję, że Rosalia ma dzisiaj wolne. Pliska. Tak, uf, na szczęście. A Lenka? Też, no to idealnie się składa, wszyscy mamy wolne. Jak zwykle śpi, kiedy trzeba, żeby nie spał. Ty chwilę możesz pograć sobie tutaj, żebyś mi nie zawadzała. Jak pięknie śpiewasz. Skoro już... Nie, to nie ty. Kto robił pranie? Kto jest wolny? Grzesiu na pewno, jak zwykle, no właśnie, tak myślałam. O super, jeszcze pralkę mamy zepsutą, nawet nie wiedziałam. Fantastycznie. Więc... napraw ją. Mam nadzieję, że nie umrzesz. Dobra, chyba zdejmę te dekoracje, wiecie co, bo mi się nie podobają. Czemu ta laska tutaj przyszła? Nikt jej nie zapraszał, o co chodzi? Przyszła, powiedziała coś i sobie poszła? Lol. Adrian, pójdziesz na spacer z tym psem? O Jezus, znowu coś. Marta dostrzega wybiórkę, która wpatruje się w apetyczne babeczki, trzymając się za brzuszek. Czy Marta powinna potajemnie podrzucić głodnej wiewiórce jedną z babeczek? Kurczę, blaszka. No daj, ale żeby jej nie zaszkodziło. Marta upewniła się, że nikt nie patrzy i ukradkiem rzuciła wiewiórce jedną z babeczek. Wiewiórka włożyła całą babeczkę do pyszczka i z wypchniętymi policzkami odbiegła uradowana. Wpłynął na jej empatię. No, git. Czy Marta będzie idealnym dzieckiem? Gdzie to jest? Aha, bo ja źle patrzę. Tutaj jest Marta. O, ładnie nam empatia wyrosła. No widzisz. Fantastycznie. A jak wrócisz, to sobie pójdziesz oczyścić umysł i też się fajnie. Czy wyjdziecie na ten spacer? Nie chcę w każdym razie. Nieważne, kto to był. Dobrze, on poszedł na spacer. Dobrze, zaraz wszyscy wrócą i robimy tą imprezkę. Właściwie to Adrian robi i mam nadzieję, że mu się uda. Włącz muzykę. A niech będą letnie rytmy. Zmieńmy głośność na wysoką, bo i tak nie słyszymy tej muzyki, więc... XD. No, włączmy sobie aurę emocjonalną, czemu by nie. Dobrze, panie gospodarzu, drogi. Już zrobiłeś tą sałatkę, czy dopiero robisz? O, jak się wystroiła. Imprezowa. No tak, imprezowe ciuszki i te sprawy.
Ja zawsze będę cię kochać. O, czemu emocje znowu spadają? Czemu te emocje to zawsze tak trudno zrobić? Zresztą kończysz dzisiaj tą sałatkę, ziom. Co tutaj jeszcze? No kończ tą sałatkę, Adrian. Będziesz... Czemu ty mówisz o rozwodzie? Ty się masz żenić, a nie rozwodzić, koleś. Hello! Dobra, pozabawiałeś jeszcze Janusza. Mam nadzieję, że Janusz i Roxana znowu nie będą mieli jakichś problemów i nie zepsują mi przyjęcia. Ale okej. Trochę sałatka na kolację, to wiecie. Może to zależy od umiejętności Sima, co mają przygotować. Tak się zastanawiam teraz, że to bardzo możliwe. Czy jak... Czy jak zdobędę więcej punktów, to nie zaliczy mi tego? Dobra, to może nie będę już nic robić, bo się boję, że mi tego nie zaliczy. Czy już wszyscy najedli się? Ja bym chciała was zebrać w jednym miejscu. Tutaj będzie klimat. Podejdź tu razem. Ale bez jedzenia. Bo ja chciałabym się oświadczyć. Publicznie. Przed całą rodziną i w ogóle. A tutaj jest jakiegoś więcej miejsca i muzyczka gra i jest klimat, więc mam nadzieję, że będzie git. Chodź tatu wszyscy. I moja droga, zostaw tam miskę. Zostaw tam miskę, ziomalko. Oświadcz się. Adrian? Gdzie jesteś? Czy ty się zawiesiłeś? Bo ona żre, no. Weź nie jedz. Nie sprzątaj. Adrian! Oświadcz się. Schowaj tą miskę. No nie, tylko nie w pokoju. Gdzie wyjdziecie? No. Zasłaniacie mi wszystko. No. I się zacięło. Udało się. Czemu się nie cieszycie? Nie wchodźcie mi w kadr, ludzie. Boże, wszystko mi psujecie, nie? Dobra, udało się. Są zaręczyny. Masakra totalna, nie? Romantyczne weźmy jeszcze pocałuj. Czy ty znasz już jej wszystkie cechy? Żeby znowu nie było jak z Lenką z... No, i Grzegorzem, że oni się w ogóle ledwo znali. Nie no, tym razem, moi drodzy, cichego ślubu nie będzie. Cieszą się! Jej! Jednak się cieszą! O! Roxana i Janusz chyba rozwiązali swoje problemy. O, poznaj ją jeszcze. Grzegorz może pogratuluj czy coś przyjazne. Obejmowanko, tak. Proszę bardzo. Wszyscy są zadowoleni? Kolejna impreza to będzie weselicho. Tak, i Adrian zaliczy swój cel życiowy. O, witaj w rodzinie! Dobra, porozmawiajcie trochę tutaj. Zróbcie sobie jakieś dobre kontakty. No co, no dobra, będziemy mieli na zaś. Schowamy to do lodówki. Żeby się nie spsuło. Co zrobiłeś? Naleśniki? No dobrze, może miał taką ochotę, co? Nie będę mu bronić. Ale mógłbyś iść do toalety, powiem ci szczerze. Zamiast tutaj... O, udało się. Super, no to pa. Idźcie, idźcie. Sobie... O, a ty sobie skorzystaj. Skorzystaj i w sumie potem możesz faktycznie zjeść. Ty nie jesteś głodna? Gdzie jest... Marta. Marta jest tutaj i Marta może sobie poćwiczyć ciosy na dobranoc, tak? Przed snem. Skorzystaj sobie, skoro już tu stoisz. W ogóle, gdzie twoje rybki, co złowiłeś? Zepsuły się już?
Tak, podła świeżość, więc sprzedamy je, bo zapomniałam o nich. Więc niestety, ale wybijamy Grzegorzowi umiejętności i to tak, a może tego nie będę sprzedawać, tak nieistotne są te rybki, żeby były takie aż świeżutkie, nie? Aha, to jest wasza Barbara, rozumiem, taka sytuacja. Wiesz co? Ogarnij się. Nie mam pytań, nie. Zróbcie tu Barbara do jasnej ciasnej. No. No nie, nie rozmawiaj z nią teraz, kochana, idź już spać. Tak, moi drodzy, oni tutaj idą sobie spać. Barabarują się przed ślubem, kurde, grzesznice. No dobra, ja tymczasem kończę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!